Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 14 sesji Rady Gminy Świeszyno. Przepraszam, 34. Na polisie obecności nieobecna jest pani Wilk, przyczyn znanych, jak ktoś nie wie, to informuje śmierci męża. Proszę pani. Punkt trzeci. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad. Czy są jakieś pytania do porządku? Nie widzę. Stwierdzam, że został przyjęty. Przyjęcie protokołu 32 sesji Rady Gminy. Pytania? No, pani Urbana, źle doczytałaś. No to pochowie stopnicze. Dobra. Rozgłosy przyjęte. Przyjmujemy ten porządek? Protokół raczej? Nie ma uwag przyjętych. Informacja przewodniczącego o pracach sesji Rady w okresie między sesjami. W dokumentach jest. Uwagi? Nie widzę. Przyjętych. Sprawozdanie wójta z działania w okresie między sesjami. Dokumenty są. Pytania? Nie widzę. Został przyjęty. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na 32 sesji. Pytania? Nie widzę. Został przyjęty. Informacja skarbnika gminy o realizacji budżetu. Każdy radny dostał tutaj od pani Uli na ręce od pana skarbnika. Pytania? Nie widzę, został przyjęty. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy. I w kolejności oświaty, infrastruktury, budżetowa i rewizyjna. Proszę. Tak, oświaty. Oświaty z prac to było jedno posiedzenie w dzisiejszym trakcie posiedzenia komisji. Komisja zapoznała się i zaopiniowała sprawozdania przygotowane na dzisiejszą sesję oraz jeden projekt uchwały. Jeżeli chodzi o sprawozdania, to jest informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Świeszyno za 2016 rok. Komisja przyjęła przedłożoną informację bez uwag. Informacja o działalności Straży Gminnej Świeszyno za pierwsze półrocze 2016 roku. Komisja również przyjęła przedłożoną informację bez uwag. Sprawozdanie komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PRP Świeszynie dotyczące stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Świeszyno za 2016 rok. Komisja przyjęła przedłożoną informację bez uwag i komisja miała do zaopiniowania jedną uchwałę. Jest to uchwała nr 192 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu zastępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszyno. Głosowanie radnych komisja zaopiniowała projekt uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały bez rozstrzygnięcia. Wstrzymało się trzech członków. Jak będziemy przy tej uchwale, ja bym prosił pana przewodniczącego o głos, ponieważ rozmawiamy z panią dyrektor Zofnia. Musimy tą uchwałę przyjąć na dzisiejszej sesji, a kilka spraw należy wyjaśnić. To panie radny, zapomniał, to pan się przypomni. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Rozwoju odbyła posiedzenie poświęcone opiniowaniu uchwały w pierwszej sesji. Mieliśmy dwie uchwały. Pierwszą uchwałę to w sprawie przyjęcia do odpowiada koszynickiego zadania wojewódzkiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi projektowej w gminie Kanikowo i druga w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminy. Obydwie uchwały komisja przyjęła jednogłośnie i gminy pozytywnie. Dziękuję. Następny. Na raporcie.
Na końcu był. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym spotkała się na 22 lutego. Celem spotkania było przede wszystkim zaopiniowanie uchwał, które zostały przekazane do Komisji Budżetowej. To było 5 uchwał i opinie do tych uchwał będziemy przekazywać przy odpowiednim czasie. Członkom komisji zostały wyjaśnione wszystkie zmiany w budżecie gminy Świerszczyno, które dokonane zostały w okresie międzysesyjnym, zarówno w jednym danym przez wójta gminy Świerszczyno zarządzeniu, jak i w uchwale o zmianie budżetu. Wyjaśniono również autopoprawkę do uchwały nr 34 przez 184 przez 17 w sprawie zmiany budżetu gminy Świerszczyno na rok 2017 oraz do uchwały nr 34/185/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszczyno na lata 2017-2023. Dyskusja dotyczyła również przyszłych kredytów i pożyczek, których zasięgnięcie jest w planach gminy w 2017 roku. Harmonogram tych zaplanowanych kredytów i pożyczek zostanie dostarczony do przewodniczącego w późniejszym terminie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie Bogu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy w dniu dzisiejszym zapoznała się z kontrolami, które odbyły się w 2016 roku w Urzędzie Gminy. Były to 4 kontrole zewnętrzne. Pierwsza pod nazwą weryfikacja dokumentacji finansowej. Jest to dokumentacja jeszcze księgowości, z tym, że ja jeszcze bym się chciał zwrócić do pana przewodniczącego o przedłużenie terminu tej kontroli, bowiem tej dokumentacji dzisiaj nie zdążyliśmy przejrzeć, ale jest jeszcze jedna uwaga. Proszę podać jakiego czasu termin od razu. Przy ostatnim punkcie wyjaśnię dlaczego, bo jest związane też z ostatnim punktem. Kontrola stanu dróg gminnych w czerwcu 2016 były 2 wnioski na 2 drogach. Droga Zebrze Pomorskie Cieranie do wyczyszczenia zabudowy znaków drogowe koniec miejscowości Cieranie i koniec obszaru zabudowanego. Drugi wniosek pokontrolny to droga miejscowo przez Poselinski Poznakowa czy bezpieczny zakręt. Tak jest również po kontroli. Trzecia kontrola dokumentacji i w dniu 4 lipca 2016 dotyczyła sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków, realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przekazywania danych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydawania, stosowania oraz wygaszania zezwoleń na wydawieczną sprzedaż napojów alkoholowych. No i czwarta kontrola była to kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Świerszczyno na lata 2012-2015 oraz wybranych zagadnień przed 2015 roku oraz występujących w roku 2016. I właśnie również w związku z tą kontrolą chciałbym prosić o wydłużenie terminu kontroli, ponieważ z tego co wiem, na pana ręce też wpłynął dokument od Urzędu Wojewódzkiego o zaleceniach pokontrolnych. A związany jest z naszą kontrolą. Chcieliśmy tamte wnioski ująć w naszym protokole i również otrzymać odpowiedź naszego urzędu, żeby ta odpowiedź przeszła również przed. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 10 punkt, wystąpienia obywatelskie. Czy są chętni do tego punktu? Nie widzę. Punkt 11. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 16. Pan inspektor Fabian omówi ten punkt. Proszę. W 2016 roku Policja w Koszalinie, jak i w całym kraju, realizowała nadal zadania dotyczące zabezpieczenia wynikających z priorytetów komendanta gminy. Oczywiście
te priorytety od 2012 roku się nie zmieniły. W związku z tym ja je tylko przypomnę, są to przestępstwa zaliczane do tak zwanych najbardziej uciążliwych społecznych, czyli kradzieże, kradzieże poprzednich łamania, kradzieże z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, bójki pobicia, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mięsa. Do wykroczeń, które zostały zaliczone przez komunikat głównego jako najbardziej uciążliwe społecznie, należy zaliczyć, były zaliczone wykroczenia dotyczące zakłócenia spokoju i ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, a także używanie wulgarnych miejscach publicznych oraz zaśmiecanie tych miejsc. Przypominam, że w roku 2016 kwotowy podział między przestępstwami a wykroczeniami wyglądał tak, że to była kwota do 462 zł pod numer wyznaczenia, a powyżej tej kwoty był traktowany jako przestępstwo. Strat w tej wolności. Tak, ubiegły rok był trochę trudny dla policjantów z gminy Świeszyna, dlatego że policjantka, która jest na stałe dzielnicową, przybyła na urlopie rodzicielskim, w związku z tym musieliśmy się wspomagać czasami policjantami z Koszalina. Generalnie przez cały rok jeden dzielnicowy na stałe pełnił służbę na terenie gminy, natomiast okresowo, jeżeli trzeba było w takich sytuacjach wspomagać tego dzielnicowego, to był wspomagany policjantem. Mimo to przez cały 2016 rok dzielnicowi obsługujący rejon gminy mieli następujące wyniki prewencyjne. Wylegitymowali 535 osób. Doprowadzili do różnych instytucji 10 osób. Zatrzymali 6 sprawców przestępstw na gorącym uczynku ich popełnienia. Przy czym warto tu zaznaczyć, że jeden z tych sprawców to był sprawca usiłowania kradzieży rozbójniczej, a dwóch sprawców to sprawcy pobicie. Ujawnili 159 wykroczeń zaistniałych na terenie gminy, z czego 117 sprawców, wobec 117 sprawców zastosowali pouczenie, a w 42 przypadkach ukarali mandatem karnym. Najwięcej wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego. Wśród tych 159 wykroczeń to było 51 wykroczeń. Następne w kolejności częstości występowania były wykroczenia w ruchu drogowym. Ujawnili ci dzielnicowi 44 takie wykroczenia. Przepisów ustawy o budowaniu przyjemności 27 takich wykroczeń w zeszłym roku. I kolejne to było niszczenie urządzeń użyteczności publicznej 14. Przeprowadzili sami 70 interwencji na terenie gminy. Natomiast wykonali aż 959 wywiadów i ustaleń dla różnych jednostek policji i instytucji. W tym 145 dla sądów i 17 dla różnych prokuratur. Co więcej, asystowali przy wszystkich realizowanych przez komorników eksmisjach, w tych, których oczywiście komornik z takim wnioskiem do policji wystąpił, byli inicjatorami 23 spotkań z przedstawicielami samorządu i dwóch wystąpień do instytucji o przywrócenie stanu zgodnego z prawem w zakresie właściwości tych instytucji. Dzielnicowi oczywiście jak zwykle uczestniczyli w działaniach praktycznych realizowanych przez KNP w Koszalinie na terenie gminy, czy też na terenie całego powiatu, typu bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły. Zabezpieczali społeczno-kulturalne i sportowe interesy odbywające się na terenie gminy. No i standardowo na bieżąco utrzymywali kontakt i współpracowali z urzędami gminy i z gminnym środkiem pomocy społecznej. W zakresie przestępstw pospolitych przypomnę tylko Państwu, że wszystkie postępowania przygotowawcze są prowadzone w Koszalinie przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji 2 lub też Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przy czym Komenda Miejska Policji w Koszalinie prowadzi tylko przestępstwa związane z wypadkami drogowymi.
I struktura tych przestępstw na terenie gminy Świeszyno zgłoszone, takie, które zostały stwierdzone, potwierdzone i zgłoszone z terenu gminy Świeszyno, wygląda następująco. Kradzieży zgłoszonych mieliśmy w 2016 11, oszustw 7, nieczęstych kierujących na terenie gminy zatrzymano 7, ale oprócz tego zatrzymano 4 kierowców, którzy nie stosowali się do zakazu sądowego prowadzenia pojazdu. Do tego dochodzi jeszcze kradzieży z włamaniem 4, przywłaszczenia cudzej rzeczy 2, niestosowanie się do decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia pojazdu. To jest taka nowość z 2016 roku. Jeżeli wójt lub prezydent miasta wyda decyzję o cofnięciu pojazdu, to jest to już przestępstwo i trzeba się do tej decyzji stosować. W takim wypadku nie stosowanie się do tej decyzji było w zeszłym roku na terenie gminy Świeszyno stwierdzone 2. Pozostałe przestępstwa to już pojedyncze. Jeden rozwój, jedna wójta, posiadanie narkotików u jednego mieszkańca gminy, jeden wypadek drogowy mieliśmy na terenie gminy, uszkodzenie ciała, jedno, uporczywe nękanie, jedno i narażenie na niebezpieczeństwo, jedno. Wykrywalność ogólna komisariatu za 2016 rok wyniosła 70,5%, co oznacza, że ponad 2/3 zgłoszonych przestępstw jest przez nas wykrywane. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli odgrywa niewątpliwe zagrożenie ruchu drogowego. Co prawda przez gminę nie przebiega żadna droga krajowa, ale i tak na drogach gminy doszło w zeszłym roku do jednego wypadku drogowego, czyli takiego zdarzenia drogowego, w którym ucierpiał człowiek, oraz 32 kolizji. Mówimy tutaj o kolizjach obsługiwanych przez policję, czyli zgłoszonych policji. Trasą, na której generowana jest największa ilość zdarzeń drogowych, oczywiście droga 167 Koszalin-Tychowo. W zeszłym roku był właśnie na tej trasie jeden wypadek i 18 z tych 32 kolizji. Drugą w kolejności co do zagrożenia jest trasa Koszalin-Jedalino, na której notowano 7 kolizji. I to w zasadzie pozostałe rozstrzane na terenie całej gminy pojedyncze przypadki. Podsumowując, pragnę podkreślić, iż na terenie gminy Świeszyno w 2016 roku nie doszło do zbiorowych naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miało miejsce tylko jedno przestępstwo o największym ciężarze gatunkowym oraz odnotowaliśmy znaczący spadek ilości stwierdzonych przestępstw, bo to około 25% w stosunku do roku 2015. I była to najniższa liczba zgłoszonych przestępstw od momentu powstania komisariatu, czyli od 2003 roku. Chcę wyraźnie podkreślić, że ten dobry wynik działań policji jest także zasługą wszystkich osób i instytucji współpracujących z nami na rzecz bezpieczeństwa. Za co wszystkim serdecznie dziękuję. Jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, to jeszcze postaram się. No proszę Panie. Panie Komendancie, chciałbym takie pytanie dotyczące właśnie wypadków. I to nie akurat dlatego, że osobiście jakby byłem zaangażowany w ten jeden wypadek, który miał miejsce na terenie tej gminy, ale też mieszkańcy zgłaszali takie uwagi dotyczące miejscowości Wolty. A druga kwestia to również podkatenie. Przede wszystkim zacznijmy od chałupy. Przejazd przez chałupy w tej chwili tych budynków, tych mieszkań przy drodze jest coraz więcej. A tam jest wciąż w kilku miejscach ograniczenie do 70 km na godzinę. To ograniczenie, no po pierwsze, nie jest przestrzegane. To po pierwsze. Po drugie, kilka razy jadłem być świadkiem, kiedy jadąc gdziekolwiek, czy z Koszalina, czy ze Świeszyna, mijali mnie po prostu po drugiej stronie wysepki. To już mówię, nazwę to po imieniu, to jest idiotstwo. I czy nie można byłoby tam, na całym tym terenie, gdzie są chałupy, postawić znak ograniczenia do 50 km na godzinę?
To jest jedna kwestia. Druga właśnie, to tego samego dotyczy przy Polskiej Kępie. Tam też jest wariactwo, jeżeli chodzi szczególnie o tą prostą, gdzie wyjeżdża ze Świeszyna i tak można wiedzieć za tym zakrętem, za przystankiem. Już jest taka prosta, gdzie myślę, że wielu z nas było też świadkami, jak prędkość tam jest ogromna, którą kierowcy rozwijają. I też miałem wiele ostatnio też po sesji oświatowej też z mieszkańcami rozmawiałem, żeby tam też zaproponować. Ponoć nie weryfikowałem tego, były składane jakieś wnioski dotyczące tych ograniczeń, ale to ewentualnie Pan może mi powiedzieć, czy takie sytuacje, takie sygnały do Pana dotarły i ewentualnie jaka jest możliwość wyegzekwowania. Zanim Pan odpowie, to ja powiem, że my zgłaszaliśmy do wojewódzkich dróg, zarządu dróg wojewódzkich ograniczenie tej prędkości, ponieważ mieszkańcy zgłaszali do nas, że jadą tam z prędkością ponadmiarową. Natomiast odpowiedziano nam, że jest to taki odcinek, że wszystkie prawa na ziemi wskazują na to, że po ograniczeniu jest słusznie. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia. Ja może bym odpowiedzieć w ten sposób, bo generalnie my opiniujemy tylko takie sytuacje jako policja. Przy czym bezpośrednio te sprawy opiniuje naczelnik działu ruchu. Więc ja mogę też dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda, jak jest z naszej strony ta opinia. Natomiast nie potrafię w tej chwili powiedzieć, że mogę tylko przekazać różne informacje. Poczekujemy na taką odpowiedź, nie wiem, czy poprzez Panią Wójt, czy... Może poprzez Panią Wójt, że liczymy na to. Natomiast myślę, że rok temu spotkaliśmy się tutaj też, Pan przedstawiał informacje na temat właśnie tego stanu bezpieczeństwa za poprzedni rok i też mówiliśmy o tych kontrolach, które powinny być, czy są w niektórych neuralgicznych miejscach. I minął rok, ja na przykład chyba ani razu nie widziałem, mimo że wnioskowałem, żeby na przykład taki patrol stanął przy ośrodku zdrowia w Świeszynie, czy właśnie na tych odcinkach, o których tu rozmawiamy. Patrole stają w takich miejscach, gdzie rzeczywiście tuż za laskiem, nic nie widać, krótka prosta, można osiągnąć prędkość, fajnie, mamy 50 zł. Sorry, to tylko tak może sarkazm mój w tej kwestii, ale tak jak chciałem. W związku z tym to mówię, no, myślę, że te miejsca niebezpieczne są Państwu znane, więc myślę, że te patrole dobrze, żeby były umiejscowione w takich miejscach, gdzie jest rzeczywiście niebezpiecznie. No, ostatnio zauważyłem kilka razy patrole w Kolimbowie, czy to już nawet wyjazd na Raguszkę na prawo, bo faktycznie, nie wiem, czy to jest cel tego, że wielu kierowców, mimo zakazu, otwarta droga, jadą przez pas drogi. Więc może to też jest właśnie... Ja bym poprosiła miejscowość na Kolimbowie, że tak powiem, na ostatnio był wypadek na Namowskiej, to była niedziela. Samochody przyjazdy miałam z taką prędkością, że też będzie na tej tragedii, ale to nie są to wypadki, akurat się zdarzają niecodziennie, ale chciałam zgłosić, żeby też kontrola ustawiła u nas dokładnie przy świetlicy wiejskiej. Ponieważ jest znak, gdzie jest świetlica, wchodzą dzieci, a kierowcy wjeżdżają, że tak powiem, miejscowość setką, czy no nie wiem, też że bardzo dużo. Gdzie jest świetlica, szedł, jest znak. Tu są dzieci, przejście. Poprosiłabym na taką kontrolę. Ja oczywiście przekażę Panu Cię, proszę mi wierzyć, ten rok i następny na pewno będzie bardzo duży nacisk na chodzimy na ruch drogowy i na skuteczność tych policjantów, którzy właśnie będą służby z Wydziału Ruchu Drogowego. W ogóle ruch drogowy jest traktowany priorytetowo w tej chwili ze względu na właśnie duże zagrożenie dla znacznej liczby obywateli, dla całego społeczeństwa. Tak. Także proszę wierzyć, że w 2016, a nawet wcześniej, bardzo dużo kontroli
wszelkiego rodzaju zdrowia biologicznego. I tych policjantów, ci policjanci będą się pokazywać w różnych miejscach. Wiadomo, przy takim nasiłaniu ruchu i takim nasyceniu nie są w stanie być wszędzie. Ale oczywiście ja te Państwa... Wszystkie samochody jechały przez miejsce. Też w życzeń nie wiem, tam pokonało zapisać usta do świeżym, bo tam na samym odcinku miejscowości jest ograniczenie do 40 km na godzinę. A poprzez ten objazd tutaj przez Raduszkę, to część osób jadących z kierunku wychodzi przez tą miejscowość. Włożone jest na tak zwanych drzewo z lasu, tak zwana burzyca samochodami ciężarowymi. No niestety ktoś tak tą drogę odbudował, że jej nie budował, ona nowo tutaj odbudował, bo jak jadą dwa pojazdy, pociska, nawet pojazd osobowy ciężarowy, to się nie mieszczą i siłą rzeczy jeden z pojazdów, bo zwykle ciężarowy to z pełnym składem zagrożony, wjeżdża na wodę. Poza to bardzo poważne zagrożenie, bo chyba właśnie odbywa się pieszy. Poza matki z moimi dziećmi, z ustami, osoby starsze. No i posesje są tak posadowione, że one są pogłodzone, a chodnik jest przy tych posesjach, także nawet jak są ciężarów wiecie na chodnik, to chodzi o odskoczyć i gdzie się schować, żeby na tym pojazdzie. Dziękuję. 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 Proszę. Zawsze tylko spróbuję może to, że cieszę się, może, że nie mieszkać tu w naszej okolicy ekipa rządząca i ten pan czerny Audi na przykład osiem, gdy mi się zrobił, jeszcze jedno pytanie dotyczące kradzieży z włamania. Bo też rok temu rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o tych włamaniach, można powiedzieć, złotniczych. Na złoto, na gotówkę. W ostatnim roku też, nie pomnę, nie policzę ile to było, ale dwa przynajmniej albo trzy takie włamania były. I chciałem zapytać, bo prawdopodobnie to grasuje tutaj szajka i to nie od dziś, nie od wczoraj, od kilku lat, bo też jak wspominałem, ja miałem włamanie do własnego domu i też to było chyba z 7 czy 8 lat temu, więc czy coś już w tym temacie jest zrobione i już możemy nie bać się i pozwolić zostawić wszędzie na każdy jedna ekipa jest złapana. Aha. Ale to nie znaczy, że to była tylko jedna. Dlatego, że zdarzenia mamy też na pewno trudna. No i niestety albo się uczą jedni od drugich, albo po prostu to jest kilka. Jedna ekipa jest zatrzymana też w Polsce, która przyjeżdżała na gościnne występy. No to tyle mogę powiedzieć, że dwie są wyeliminowane z rynku. Na jakiś czas. Znowu zobaczymy. Czy uczniowie są pojęci? Tak, i czy może ten trend jest się zdarzył? Dziękuję bardzo. Dziękuję. W 16 roku opracował tą dokumentację pan aspirant sztabowy Mikołajko. Czy są pytania do tego bloku dokumentów? Są kolejne. Tak, przepraszam panie. Pytania do pana? Nie widzę. Została informacja, że nie była przyjęta. Ocena działalności Straży Gminnej za pierwsze półrocze w 16 roku. W dokumentach jest. Pytania? Nie widzę. Przyjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy. Podpunkt pierwszy. Projekt uchwały numer 34/384/17 w sprawie zmian budżetu gminy Świeszyna na rok 17. I tutaj jest pani wójt przekazała i wszyscy radni też otrzymali poprawkę do tej uchwały. Przeczytam. Wójt gminy Świeszyno wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały 34/184/17 w sprawie zmian budżetu gminy Świeszyno na rok 17 oraz projektu uchwały numer
34 łamane przez 185 łamane przez 17 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszyno na lata 17-23. No i każdy z Państwa, już nie będę tutaj całej tego projektu czytał, bo zresztą te zwerki to były ogarną wszystkiego naraz. I pan skarbnik, jak poproszę, te dotyczenia to... Generalnie, szanowni przewodniczący Radowy, jeśli chodzi o tę poprawkę, wynika ona z dwóch wniosków. Pierwszy wniosek jest o stanie Galino. Tu przynosimy 620 zł zadanie numer 7 na zadanie numer 3, które dotyczy wykonania wykonania projektowego siedzenia w miejscowości Golica. Drugi jej wniosek dotyczy zadania pod nazwą Budowa Centrum Agresyjno-Sportowego miejscowości Szczecin-Cino. I to jest wniosek, który dotyczy każdego załącznika do tych dwóch uchwał. Gdyż zmieniamy poziom dofinansowania i relacje dofinansowania ze strony gminy, dofinansowania z tytułu programu operacyjnego Wojska Zagrożonego działania nr 4.9 Wchodzi ze sobą Fundy Gminy, infrastruktura turystyki aktywnej oraz produktem turystycznym. Poziom dofinansowania projektu wynosi 60%. Będziemy składać ten wniosek, więc należało dostosować odpowiednio procent dodawani do poszczególnych wydatków, wydatków inwestycyjnych i wielkich programów finansowych. To wszystko, jeśli chodzi o rozdzielne rozwiązanie. Proszę, Komisja Budżetowa do tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje głosami 3-0 uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2013. Dziękuję. Z autopoprawką, oczywiście. Wszystko? Jedno słowo. No proszę. Poza komisją chciałem dodać. W tej zmianie zobaczyli Państwo, jeżeli analizowaliśmy to, dodatkowa inwestycja, która tutaj została zaplanowana. 37 inwestycja w tym roku, czyli budowa przedszkola gminnego. Tylko zaznaczę i wspomnę, że w wrześniu, kiedy składane były wnioski dotyczące potrzeb czy inwestycji, które należałoby wykonać, składaliśmy również taki wniosek dotyczący budowy przedszkola gminnego. Ten wniosek został wziąty pod uwagę. Teraz mamy w miesiącu lutym inwestycję, która właśnie jest w naszej przedszkole. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Owszem, było, ale mówiłam to i radnym, mówiłam na spotkaniach, na konsultacjach społecznych również mówiłam, jeśli chodzi o przedszkole. W przedszkole mamy plan zagospodarowania przestrzennego w Konikowie i ten plan był zrobiony w sprzedaży działki. Ja powiedziałam, że tej działki nie sprzedam. Jeśli środki będą zewnętrzne, to przedszkole będzie mogło powstać. Tam się zadziało, proszę Państwa, że ministerstwo będziemy aplikować do ministerstwa o Malucha Plus, bo był mały program, ale tylko na doposażenie i na remont budynków użyteczności publicznej i dostosowania. Ten program Maluch będzie funkcjonuje, będziemy aplikować o środki na wybudowanie, ale wybudowanie nie przedszkola, bo na przedszkole nam nie dadzą, tylko wybudowanie, tak wpisaliśmy, bo to będzie projekt robiony na dzieci do lat od 0 do 1, tak? Od 0 do 3 lat. Więc takim sukcesem wygospodarujemy również przedszkole. To się tak nazywa ten projekt, bo nasze przedszkole, jak wiadomo, ma 50 miejsc i nie jest z gumy. Przebudować tego przedszkola nie można, bo są ściany nośne. Zatem ukazały się możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, bo sami byśmy, proszę Państwa, tego zrobili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Będzie Pani Wójt, sekretarz, minister rodziny, lat pracy i polityki społecznej mówił, to ten program Maluch Plus i Maluch Plus 2017 będzie obowiązał tylko dla opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Więc proszę? Aha. Ale mówimy tutaj o przedszkolu, czyli? Tak, i będzie z przedszkola. To będzie nasze przedszkola.
Przystępujemy do głosowania nad projektem tej uchwały. Przeczytam może w sprawie 34/184/17 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 17. Łącznie z tą autopoprawką pani wójt. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Liczyć. Dziękuję. Czternaście za, jedna nieobecna, to wszyscy tu jednogłośnie. Punkt drugi, numer 34/185/17 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszyna na lata 17-23. To jest pytanie. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie jeszcze opinię Komisji Budżetowej przekazać, która jest oczywiście pozytywna. Dziękuję bardzo. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie podjęta. Kto się proceduralnie, kto przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie podjęta, oprócz jednego. Teraz następny projekt uchwały. 34/186/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 14 radnych, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Przyjęte jednogłośnie. Następny projekt uchwały 34/187/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa dała pozytywną opinię dotyczącą tego projektu. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 za. Jednogłośnie. Podpunkt 5. 34/188/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Proszę Panie Jasku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia Komisji Budżetowej jest również pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 14. Kto przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Jedno głosowanie. Następny punkt 6. 34/189/17 w sprawie regulaminu dostarczania wody i do odprowadzenia ścieków na terenie gminy Świerszyna. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 2. Proszę? Jeszcze nie. Można? Bo no może, można. Dziękuję panu. Panie Przewodniczący, chciałbym tutaj pewną nieścisłość
prawnych, można powiedzieć. Paragraf 9, punkt 3. W samej końcówce jest nawiązanie do zarządzenia, które okazało się w styczniu 2017 roku. I jest ono nieprecyzyjnie podane, ponieważ w styczniu właśnie 2017 Grupa Mieszczyszyna wydała zarządzenie dotyczące regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych obowiązujących w gminie Świeszyno. Natomiast w tym punkcie, o którym mowa za chwilę, jest słowo przekazane. Więc proponuję wykonać poprawki i użyć słowo dokładnie tak, jak jest w zarządzeniu. Kto jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Proszę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie poprawka. Teraz na całą uchwałę głosujemy. Jeszcze raz przeczytam. 34 przez 189 łamane przez 17 w sprawie regulaminu dostarczania wody do odprowadzania ścieków na terenie gminy Świeszyno. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następny projekt, numer 34, łamane przez 190, łamane przez 17, w sprawie przyjęcia powiatu koszalińskiego zadania pozwalającego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej numer 35-30Z Niekłonice-Konikowo. Komisja Gminy pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, bo tutaj przyjmujemy uchwałę dotyczącą wykonania projektu, czyli 38 inwestycji w 2013 roku, projektu na drogę Niekłonice-Konikowo. I z tego, co odczytaliśmy, inwestorem w tym zadaniu będzie gmina Świeszyno, tak? Moje pytanie jest następujące, ponieważ rozmawialiśmy już o tym, pytaliśmy się o kwestiach własnościowych tej drogi. Na jakim etapie jest kwestia ewentualnego przejęcia tej drogi? I to właśnie też jest w świetle tej ustawy, którą my przyjmujemy w tej chwili, bo jeżeli przyjmujemy uchwałę, że zrobimy taki projekt, wespół oczywiście z powiatem, bo połowę środków otrzymaliśmy od powiatu na przygotowanie takiej dokumentacji, to co będzie dalej i kiedy będzie dalej? Dziękuję bardzo. Na to pytanie jeszcze nie otrzymaliśmy, ponieważ powiat też ma sesję, na zarządy przejęli to w starostwie powiatowym, starosta przejął, więc dlaczego 50 na 50? Otóż dlatego, że mamy ścieżki zintegrowanych inwestycji terytorialnych i propozycja powiatu była przekazanie drogi za 500 tysięcy. Na co nie wyraziłam zgody, ponieważ koszty tej drogi, gdyby pan skarbnik omawiał to na komisji budżetowej, przebudowy tej drogi jest, jak też mówiłam, około 3,5 miliona. Proszę państwa, samobójcą za 500 tysięcy przejęła drogę, a włożyła resztę. Więc wystosowaliśmy pismo do starosty, jestem w rozmowach, żeby wspólnie tą drogę robić, tak jak robiliśmy inne drogi, bo to nie jest droga taka jak na Błokach, która była robiona i została oddana dotację 500 tysięcy bez projektu, bo projekt musieliśmy robić, bo projekt był już nieaktualny, był z 2002 roku, zerknęła na te dokumenty. Zatem należy najpierw zrobić projekt 50 na 50 i będziemy aplikować wspólnie ze starostą. Pisałam pismo, proszę państwa, żeby tą drogę finansować. 50 Urząd Wojewódzki, 25 my, 25 starostwo. Przy ścieżkach rowerowych jest to super dofinansowanie lub 75% dofinansowania starostwo powiatowe. Ja jestem w toku rozmów, ale mówię państwu, że za 500 tysięcy tej drogi gmina nie jest w stanie zrobić przy środkach własnych. Pozostałe części. Zatem rozmowy są, myślę, że na dobrej drodze.
i zobaczymy, co będzie. Może w tym roku będzie to w planie finansowym jeszcze ujęte na przyszły rok, kiedy będą budżety, projekt budżetu w roku 2019. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Mówimy o projekcie na drogę i ścieżkę rozwojową, tak? Całość. O całość. Ale proszę Państwa, dlaczego projekt? Projekt, dlatego ja zawsze mówię, żeby aplikować o pieniądze, musi być projekt. Jak będziemy mieli projekt, to i starostwo może wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego, żeby otrzymać środki. Ścieżki rowerowej to w naszym zakresie. A ta droga... Teraz mówimy o projekcie na drogę. Na drogę, tak. Jak będzie projekt, można aplikować. Tak, bez projektu nie można. Dziękuję. Inne pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy, tak? 14 głosów za. Dziękuję. Podpunkt 8. Projekt uchwały nr 34 łamane przez 191 łamane przez 17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. I póki otrzymałem tu uchwałę nr 266 łamane przez 17 Zarządu Powiatu w Koszalinie dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania po propozycji zaliczanych do dróg kategorii gminnych na terenie gminy Świeszyna. Powiat opiniuje się pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowe drogi wewnętrzne położone na terenie gminy Świeszyn. Podpunkt pierwszy. Ulicę Truskawkową w Niedolinie. Część działki nr 149 i nr 160 przez 13 o długości 269 metrów. Ulicę Brzoskwiniową w miejscowości Niekłonice o długości 3 km 75 metrów. Ulicę Jagodową w miejscowości Niekłonice o długości 7 km 15 metrów. Drogę położoną w obrębie ewidencyjnym Świeszyna działka 718 przez 2 o długości 164 metrów. Uchwała w życie wchodzi w dnie podjęcia. Komisja ma też pozytywnie, dziękuję. Czy jakieś pytania do tego? Ja mam pytanie, może ustęp na uchwałę podwinia nawiasu koszalińskiego, to jest taki dróg? Wynika to z przepisów ustawy o drogach publicznych, że wszelkie zmiany, jeśli chodzi o drogi publiczne, wymagają uzgodnienia opinii sąsiednich jednostek samorządowych. Tak. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Następny projekt numer 34 łamane przez 192 łamane przez 17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszczyno. Proszę Pan Boga mnie chciał. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Panie i Panowie Radni, Komisja na dzisiejszym posiedzeniu nie przyjęła stanowiska w przedmiocie projektu uchwały, to znaczy nie zapadła wiążąca decyzja. Wszyscy członkowie komisji wstrzymali się od głosowania przed rozpoczęciem sesji. Rozmawiałem z panią dyrektor z Zespołu Oświaty Samorządowej. Stwierdziła, że już troszeczkę mało czasu jest, żeby na następnej sesji marcowej ewentualne zmiany wprowadzić i
projekt ze zmianami procedować, ewentualnie skierować go ponownie do komisji celem zgłoszenia swoich poprawek. Więc moja propozycja jest taka, gdyby pan zaraz pod względem formalno-prawnym ten fakt potwierdził, że do każdego projektu uchwały radni mogą zgłosić poprawki, co prawda poprawki, które wymagają uzasadnienia pisemnej formy, ale myślę, że to jest drugi przypadek. Generalnie, proszę Państwa, te wątpliwości dotyczyły kryteriów i wartości kryteriów, jeżeli chodzi o publikację. Jak wiadomo, w przedszkole nasze nie jest wzgórne, jak Pani powiedziała, jest określona liczba miejsc. Zazwyczaj jest tak, że w pierwszym naborze te wszystkie miejsca są zapewnione. Niemniej jednak takie wyjście musi być i musi być przyjęta uchwała, że w drugim naborze Rada określa określone kryteria. Najwięcej wątpliwości członków komisji mówił zapis w kryterium w punkcie 5. Kandydat mieszka w miejscowości, w której znajduje się przedszkola, oddział przedszkolny. To jak gdyby w opinii członków komisji dyskryminowało pozostałych mieszkańców gminy. Z tym, że należy pamiętać, że chodzi o bliską bezpośredniość. W tych miejsc nie ma wiele, ale no ja też się zgadzam z tym, że dlaczego na przykład mieszkańcy miejscowości Świeżyna ma być w tej sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do mieszkańców Konikowa, czyli miejscowości na przykład. Także tyle, jeżeli chodzi o stanowisko komisji w tej sprawie. Pan trzeci jeszcze głównie. To będziemy tutaj dyskutować, myślę, że każdy z radnych, no komisja była podzielona i każdy z członków komisji wyraża swoje zdanie. Ja myślę, że tu radni też ma swoje przemyślenia i chcieliby zabrać głos. I proponuję, żeby na każdą poprawkę od razu głosować, żeby ona została wprowadzona i jakby było wszystkie poprawki naniesione wtedy na całością. Ja w ogóle po prostu nie będę głosowała, ta była taka sama, natomiast jaką wagę przypiszecie Państwo do poszczególnych kryteriów, to jest Państwa decyzja, także nie pracujcie kompromis do tej komunikacji. Między pierwszym a trzecim czwartym punktem dokonaliście Państwo korekty wagi kryteriów i przegłosujcie. No, tak, ja sugerował, żeby przeprowadzić. Najlepiej to tak przyjęcie od zarządzić ludźmi, żeby się radni przedyskutowali. Proszę. Bo to właśnie w ubiegłym roku, że rozmawialiśmy, ja też o tym mówiłam, i teraz jest szansa, że będziemy mieli w tej szkole tak może znowu kolejne i to tak było, że znowu mieszkańcy Wielku Cieszyna, ale bardzo kierunkowo pobiegli na miejscu. A spodobało mi się, to podaję, że planowie, a to nie siadę. Chyba jest taki punkt, który ja przeglądałam, że dodatkowy punkt dla dziecka jest za to, że starsze rodzeństwo uczęszcza do placówki oświatowej w tej samej gminie. I to by była też może taka zachęta dla tych, którzy mają starsze dzieci, żeby to dziecko starsze poszło do naszej szkoły, nie do Koszalina, tylko w naszej gminie. Bo i wtedy będzie miało miejsce dla dziecka, bo to jest tak, że to wtedy będzie Konikowo, to Świeżyna, a oni potem swoje dzieci do szkoły do Koszalina zabiorą, a przedszkole to nie jest u nas. Więc jeśli będą oddawali dzieci w takim dziecko, właśnie tak, też mogą być taki punkt do sekundy. Dziękuję. Zgłaszam wniosek formalny, bo tu będzie tyle radnych, tyle dyskusji. I mój wniosek jest taki. Odesłanie projektu uchwały do komisji i na następnej sesji. Nie mamy czasu, żeby odesłać projekt uchwały do komisji, ponieważ do 15 kwietnia pani dyrektorka musi być wydane zarządzenie i regulacja. Zakończona rekrutacja. Zarządzeniem musimy podjąć obejmować rekrutację na podstawie podjętej uchwały teraz. Żeby nie robić dodatkowej sesji nadzwyczajnej tego typu historii, wydaje mi się, że tutaj możemy wypracować kompromis, ale można. To jest taka wola i... Dobrze. Wszyscy 10 minut. Proszę Państwa, kończymy przerwę. Dyskusja za 9 pod punktem w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania. Proszę.
po naradach wielkich są jakieś propozycje? Proszę. Panie Przewodniczący, sobie radę zostałem oddelegowany do przedstawienia poprawek, które jak mówię, były przygotowywane. I myślę, że zadań pana przewodniczącego, który nam zaproponował, żebyśmy w sprawie poprawce przegłosowali na poprawkę. Tak, panie przewodniczący? Nie, proszę? Poprawkę jako całość. Jako całość? Tak, oczywiście. Dobrze, ja się spytam pana. To tak, będzie poprawka. Poprawka osobna i później ją zauchwała. Dobrze. Dobrze, poprawki do uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Uniwersytet. Kryteria. Punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Oboje rodziców mieszkają na terenie gminy Szczyszyna. Wartość kryterium zostaje bez zmian. Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów to oświadczenie każdego rodzica o rozliczeniu wydatku dochodowego od osób fizycznych w drugim urzędzie skarbowym w Koszalinie. Oświadczenie. To była pierwsza poprawka. Druga poprawka. Punkt drugi uchylony. To można powiedzieć, że wynika z punktu pierwszego. Punkt trzeci, staje się punktem drugim, pozostaje w niezmienionej szacie. Wartość kryterium zmieniamy na 5 punktów. To zaraz powiem. Punkt czwarty. W całości pozostaje bez zmian. Czyli będzie jako trzeci. Punkt czwarty, przepraszam, punkt piąty zostaje uchylony. Jako punkt czwarty, tak mam wychodzi z punktacji, dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Szczyszyno, wartość 5 punktów. Czyli po tych zmianach będziemy mieli cztery kryteria naboru. Dokumentem, tak, przepraszam, oświadczenie o uczęszczaniu do placówki oświatowej na terenie gminy Szczyszyna. Oświadczenie rodziców. Czyli jeszcze raz mówiąc, mamy cztery kryteria. Pierwsze kryterium, oboje rodziców mieszkają na terenie gminy Szczyszyna, wartość 10. Dokument oświadczenie każdego rodzica o rozliczeniu wydatku dochodowego od osób fizycznych w drugim urzędzie skarbowym w Koszalinie. Drugie kryterium, kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną lub obowiązki przedszkolne w szkole, w której jest oddział przedszkolny, w roku szkolnym, na którym prowadzona jest edukacja. Punktacja 5, oświadczenie rodzica. Punkt trzeci, kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Wartość kryterium punkta 5. Dokument potwierdzający zatrudnienie, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni. Oraz punkt 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Świeszyno. Wartość 5. Oświadczenie rodzica. Jedna techniczna zmiana do wszystkich punktów, gdzie się pojawia sformułowanie prawne opiekun. Panie mecenasie, prawne opiekun to tożsame z rodzicem, więc wyeliminujemy to określenie z obrazu. Z całego dokumentu. Mamy tu raz, dwa, cztery razy, powtarza się, więc nie będę mówił, który, to myślę, że będziemy wiedzieli. Paragraf drugi. Jeszcze sekundkę, bo to teraz nam uciekło tych punktów 10. Punktacja, tak, punktacja powstaje, czyli w sumie będzie 10 punktów, 25 punktów. Dobra, no a przecież za punktu mieliśmy. Nie, no ja myślę, że w czasie stacjonacji dobrze. Paragraf drugi. Określa się kryteria rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszej szkoły podstawowej.
dla których organów prowadzących jest gmina Szczecina, tutaj uznaliśmy, że kryterium w postaci tego, że rodzic mieszka w tej miejscowości, w której rodzic pracuje w tej miejscowości, tam, gdzie uczęszczał dziecko, to jest takie trochę, można powiedzieć, nierealne. I w związku z tym proponujemy uchylenie tego punktu. Pozostają bez zmian. Przenumerowane. Punkt trzeci zostaje punktem drugim. Punkt czwarty zostaje punktem trzecim. Łączna suma punktów wtedy wyjdzie 16. I pytanie do pana mecenasa. Bo obecnie w naszej nomenklaturze są dwie uchwały obowiązujące, które są w uzasadnieniu przedstawione. Czy my nie musimy uchylić tę uchwałę? Wyjaśniałem, bo pani sekretarz pytała mnie o to. Moim zdaniem nie można uchylać uchwał, które zostały wygaszone mocą ustawy. Tak? To znaczy ta uchwała poprzednio jest mocy niewłaściwej legislacji. To znaczy tak, ustawodawca zmienił przepis, nie określił żadnych przepisów przejściowych. Efekt jest taki, że te nasze rozwiązania, które były dotychczas obowiązujące, z mocy prawa przestały obowiązywać. I my dzisiaj jakby wypełniamy lukę, którą spowodował ustawodawca. Także były przygotowane uchylenia tutaj, ale ja je wyrzuciłem, bo ich się już nie wykreśla, bo one zostały z mocy ustawy uchylone wolą sejmu. Dziękuję. Tak to technicznie. Proszę. Panie Jasiu, dobra. Bo tylko chodzi o tę poprawkę naszą, bo my trochę chcemy poszli z gminy Gminik, bo oboje rodzice mieszkają na terenie gminy Świeszyna i rozliczają się w Gminie Gminy Skarbowym, żeby potem właśnie było oświadczenie. Ale to może być właśnie to jedno. Myślę, że to jest tożsame, bo jeżeli piszemy właśnie, że oboje rodzice mieszkają na terenie gminy Świeszyna, a dokumentem jest właśnie ten oświadczenie, więc myślę, że to równa. Dziękuję. Musimy się poprawić, to jest gminy. Proszę. Ja chciałam tylko napisać, że to jest zaproszenie opieku na prawnego. Natomiast jeżeli mam w gminie rodziny zastępcze, to ja się nauczyłem. Za umówienie. Ale to jest tożsame. My traktujemy też czas opiekuna jako rodzica. Czyli te wszystkie przepisy, które dotyczą rodziców, tak, które są dość za opiekuna. Dobrze. Przystępujemy nad poprawkami pana Jacka do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 14. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosujemy teraz nad całością projektu uchwały. Może przeczytać ją. W sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszyna. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 za. Ostatni projekt uchwały 34/193/17 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Ktoś pytania ma jakieś? Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem. 14 za. Dziękuję. Było 10, teraz 5 na papieroska i do końcówki przystępujemy. Chyba? Przystępujemy do punktu 15. Zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. Proszę. Są czy nie ma? Zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. Proszę. Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać o
konkurs sportowy, czyli to konkurs na działania sportowe, który rocznie jest ogłaszany przez naszą gminę. Dla klubów sportowych i stowarzyszeń innych organizacji. Chciałem zapytać, kiedy pilot zostanie ogłoszony i jednocześnie zawnioskować, nie wiem, no, zaproponować, żeby w latach następnych zastanowić się nad terminem ogłaszania tego konkursu. Sami wiemy, że w większości to kluby piłkarskie otrzymują pieniążki na działania. No jeszcze niedzieckie, jeszcze inne UKS-y, ale kluby piłkarskie. I teraz tak, w momencie, kiedy ten konkurs ogłaszany jest zazwyczaj marzec, kwiecień, rozwiązanie jego maj, a było na taki moment, że w czerwcu, to można powiedzieć, że kluby mają pół sezonu, pół roku, pięć miesięcy stracone. Bo nie oszukujmy się, działania tych klubów opierają się przede wszystkim na edukacji z urzędu gminy, po części tylko sponsorów, bo wiadomym jest, że sponsora teraz dobrego, a nawet sponsora w ogóle ciężko jest złapać, poprosić go o dofinansowanie klubu. Więc nie oszukujmy się, większość dotacji, zresztą tak jest w konkursie, że 85% kosztów działania danego klubu jest dotacja. Więc dlaczego nie zastanowić się nad tym, żeby taki konkurs wzorem na przykład Szanowa nie zrobić w miesiącu w listopadzie bądź grudniu, by kluby mogły złożyć te wnioski w odpowiednim czasie i również ten sezon, ten czas zimowy, kiedy służy do przygotowań do nowego sezonu, również mógł być kontynuowany. Bo z tego co wiem, no to albo kluby lecą na tak zwanych pożyczkach, kredytach, albo trenerzy, którzy opiekują się tymi dziećmi, pracują w tym czasie za darmo. No fajnie, dobrze, że ktoś też coś robi dla naszych mieszkańców za darmo, ale to myślę, że nie tędy droga, bo każdy też po coś ten fach, wrócił się po prostu z tego fachu, żeby no, jakieś pieniądze z tego mieć. Dlatego zastanówmy się, drodzy Państwo, pierwsze pytanie, bardzo proszę, to zaraz myślę, że dostanę odpowiedź, kiedy w tym roku zostanie ogłoszony ten konkurs. A sugestia, zresztą ta sugestia jest powtarzana co roku, bo w zeszłym roku też o tym wspominałem, żeby takie konkursy ogłaszać pod koniec roku. Żeby kluby mogły funkcjonować przez cały rok, a nie tylko przez 5 miesięcy, bądź 7, bądź 8 miesięcy. Dziękuję. Dziękuję. Inne pytanie? Panie Wójcie. To pytanie było do mnie. Na pewno nie zaopiekuje rządze pieniędzy. Ja mam pytanie. Proszę. Chciałbym zapytać odnośnie tej kamery, które wnioskowałem po raz kolejny. I te wydarzenia, które są na przystanku, się cały czas powtarzają. Teraz ostatnio stoją z dyżakiem rozwalone z samochodu, że to tak z tyłu nie sprzątane, ale tak nie może być, żeby to ustawę powinien po sobie uprzątnąć. I jeszcze sprawa jest tej wycepki nieszczęśliwej przy Kęcinie, która świeci 11 dni, a 3 miesiące nie świeci. Tam przychodzą dzieci, jest przejście za pieszych, jest nieoświetlone, jadą tiry, jadą szybkie samochody. Pan dyrektor Sasjan robił wszystko z Urzędu Drogi Wojewódzkiej, żeby to zadziałało. Zadziałało na 11 dni i dalej jest to zgłaszane do pani no i jesteśmy no, z tą myślą, że będzie znowu uruchomiona, ale prawdopodobnie tam potrzebne są nowe akumulatory, czy nie działa ten solar cały. Jest to problem. Zaraz się zacznie koniec zimowiska, gdzie się wrócą i dalej będzie problem. To tyle. Dziękuję. Ja może odpowiem, ponieważ znowu ja na nieradny jestem władna, jeśli chodzi o konkursy mamy pracownika, ale tak się zdarza, że rzeczywiście tutaj mamy rację, że konkursy powinny być, bo tak w gminach jest, że te konkursy powinny być ogłaszane na koniec grudnia, żeby kluby sportowe mogły ruszyć. Ale tak się dzieje, proszę Państwa, że pracownik, który tym się zajmuje, akurat w tym okresie od nas do mnie podpasuje. W tej chwili też jest pani Lidia, zarządzenia są minutowe, były z błędami, to jest pan skarbnikiem
omawiane były, jak poszło na zmianę, na 16 dni, mogę tylko ubolewać, że pracownik choruje, bo zwolnienie nie ma odlekarza, więc nie mogę też kwestionować. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, które Pan tutaj sądzi, podkreśla, to Pani Rasowska rzeczywiście dla mnie, jeśli chodzi o poświęcenie, bodajże występowała, bo rozmawialiśmy na ten temat, sprawdzę, co w tym zakresie jest zrobione. Ale ja, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, tak, to chciałabym się z taką radosną informacją podzielić. Bardzo dziękuję, że te poprawki do budżetu zostały wprowadzone. Jeśli chodzi o producentów rekreacyjno-sportowego, proszę Państwa, mówią, że nie przez ten rok nie będzie środków zewnętrznych. Nadarzyła się okazja, że w RPO, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, możemy aplikować o środki. Ośrodki będziemy aplikować do RPO, to jest 60% inwestycji i do końca marca będziemy mogli aplikować na wkład własny około 30% dofinansowania. Zatem gdyby ta inwestycja rzeczywiście weszła, proszę Państwa, do trzeci etap pobieram pozostał w 2019 roku 700 tysięcy, a gmina tylko z tych milionów, które były przerażały, to wcale się nie dziwię, że przerażały, ale mówiłam, że jeśli nadarzy się okazja do środków zewnętrznych, to będziemy, gmina będzie ta inwestycja, jeśli wszystko pójdzie, a jestem optymistką, będzie to chyba 1,768 i 176 zł. Więc warto sięgać po środki. Ja jeszcze powiem Państwu, że te środki, o które aplikujemy, to pracownicy informują zawsze, co się ukazuje na stronach ministerstw, na stronach PROW-u, na stronach Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jesteśmy na pierwszej pozycji. Na pierwszej pozycji jesteśmy w RPO na budowę infrastruktury turystycznej szlakiem elektrowni wodnych. Proszę Państwa, całkowity koszt projektu to jest 485 876,89 groszy. Kwota wydatków kwalifikowanych to jest 415 710, dofinansowanie około 300 290 992, czyli idziemy w dobrym kierunku. Sięgamy o środki, nie ze swoich funduszy, więc trzeba tutaj być bardzo zadowolonym. Ja powiem, że jestem pod wrażeniem pracy całego zespołu, który zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy liściem na liście rankingowej na pierwszej pozycji. Dziękuję. Pani Jola wcześniej się zgłaszała, tak? Nie. Nie? Ja chciałbym dopytać, bo Pani wspomniała, Pani Wójt, o tym dofinansowaniu RPO do końca marca, tak? Co? Te 30% wkładu własnego do końca marca. Na jaką kwotę? To będzie 757 tysięcy. Bo tutaj to co rozmawialiśmy, ta poprawka, która była dzisiaj, to właśnie o tym rozmawialiśmy i tam była kwota 280 kawałek. Więc czemu... Ale dopiero będziemy oba 710, to było na 19 lat. Ale to mówię, że mieliśmy o 300. Ja mówię o tym etapie w tym roku. W tym roku jest 500 tysięcy, z czego środki gminne 213 można. Ale to jest z środkowo-pomorskiej grupy działania. My mamy trzy formy dofinansowania. Tak, ja mówię, bo czyli tak, środkowo-pomorska grupa działania, RWO, totalizator sportowy na przykład własny, tak? Tak, ale to są do następne. To są na następne lata, tak? A, nie w tym roku. W tym roku, ale... W tym roku będziemy aplikować na pierwszą projekt. A tego różą? Nie wie Pani. RPO już. Dobrze. To może wrócę jeszcze do pytania z innej wersji, bo jeszcze tutaj nie do końca rozumiem ten temat.
Proszę powiedzieć na temat tego programu Maluch Plus, ale to nie na dzisiaj, myślę, że na spokojnie. Jak to jest program, kiedy można będzie aplikować do tego programu i o jakie kwoty, czy o jakie kwoty będziemy mogli aplikować? Znaczy to myślę, że takie pytanie, które można... Aplikować będziemy mogli dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli projekt. Ja chcę zapytać, kiedy programy muszą Maluch Plus, o to mi chodzi. Bo to, że my będziemy mieli projekt, to jest ciekawe. Ale nie mogę teraz powiedzieć, którego tak. Nie, bo pani wspomniała, że ta informacja się ukazała, tak? Że taki program będzie. Dobrze. Chciałbym też zapytać, ponieważ nie otrzymałem takiej odpowiedzi na takie pytanie padło na poprzedniej sesji. Zwróciłem uwagę wtedy, że do miesiąca listopada nie zamieszczamy sobie na stronie internetowej informacje dotyczące infrastrukturalnej, które mają miejsce w CKRF, bo pytam dlaczego, no nie uzyskałem na to pytanie odpowiedzi. To jest jedno. I jeszcze chciałbym zapytać, bo też z dokumentu, który został opublikowany nie tak dawno, czyli z rejestru umów na 2016 rok, tutaj dowiedzieliśmy się dopiero, że koszt konsultacji czy przygotowania koncepcji hali, budowy hali no miał tak ogromny koszt, czyli to było ponad 33 tysiące złotych. Jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem czy ktoś może, ja nie usłyszałem, czy ktoś mówił o takich kosztach dotyczących tej koncepcji? Bo ja nie słyszałem, że ktoś nas informował o tym, że tak ogromny koszt będzie przygotowany, tylko i wyłącznie koncepcji. Ale o tym, mówiła również nie ja, ale pani Wiola Jędziewicz. Ale o kwotach nie mówiła. Pierwszy raz dowiedzieliśmy się o tych kwotach z właśnie rejestru umów. Także to taka informacja, że to jest ogromny problem. Dziękuję. Nie mogę mi odpowiedzieć, jeśli chodzi o to, co pan pytał, o tym, co pan mówił, i nie wiem, czy nie ma wyjaśnienia, jakbyś nie mogła stronę internetową, ale myślę, że tutaj strona internetowa jest również w MSK. Natomiast ja bym w marcu, a w maju, ale zanim odpowiem, tak, proszę Państwa, bo takie pokaz został wymieniony, mam do tego pana dyrektora, pan Zbigniew Kłakowski, od 1 lutego urzęduje w MSK, jest dyrektorem MSK, doświadczona osoba, rozpoczynał tutaj od naszego, może nie dosłownie, ale był dyrektorem Teatru Dramatycznego w Koszalinie, Juliusza Słowackiego i w Słupsku, tak? Może taką krótką prezentację, panie dyrektorze, bardzo krótką, tak, o sobie. Króciutko. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem absolwentem Akademii Muzycznej Wydziału Wokalno-Aktorskiego we Wrocławiu. Przez 30 lat pracowałem w teatrze w różnym charakterze. Byłem aktorem, reżyserem, byłem dyrektorem właśnie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w latach 99-2004 i dyrektorem Nowego Teatru Witkacego w Słupsku w latach 2007-2015. Mam w dorobku 80 przygotowanych premier, kilkanaście reżyserii w różnych teatrach w Polsce. I to, co jest też ważne, bo tym się bardzo szczycę, wywodzę się z ruchu amatorskiego. I tutaj praca w tej instytucji pozwoli mi jakby wrócić nie tylko do lat tych doświadczeń, ale spożytkować to moje własne doświadczenie z pracy artystycznej i z pracy menadżera Instytucji Kultury dla rozwoju gminy, w której mieszkam od 2002 roku. Jestem mieszkańcem Kłamikowa, także cieszę się bardzo, że będę mógł dla tej społeczności pracować. Bardzo liczę na Państwa wsparcie, pomoc i uczestnictwo w tych wydarzeniach, które za chwileczkę będziemy proponowali jako Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Radośnie przyjęto Pana, więc bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ja odpowiem, nie znam, jeśli chodzi o stronę internetową, natomiast pisma, które podpisywałam odnośnie PIP-owskiej strony z panem dyrektorem też rozmawiałam, chyba jutro jest pan umówiony z informatykiem, tak. Od marca ubiegłego roku z
strony litowskiej nie ma to. Już działania są podjęte. Ale będzie taka strona. Jeśli chodzi, proszę Państwa, bo tak na ostatniej sesji tak zwróciłam uwagę, że również była mowa o zatrudnianiu pracowników w świetlicy. Tutaj, że pani radna Jolanta Węcka ten temat podniosła i słusznie. Ale powiem tak, ja również tutaj z panem dyrektorem rozmawiałam z panią Ewą Sabatowicz odnośnie zatrudniania, bo rzeczywiście tak wstanę może, bo rzeczywiście tych świetliczanek, tak, jest ciężko pozyskać, jeśli one są na umowę zlecenia. I podpowiadałam, że tak powiem, że warto sięgnąć by, żeby na pół etatu zatrudnić. Natomiast ja mam tutaj uzasadnienie do planu finansowego języka Eureka, proszę Państwa, i jest napisane w ten sposób, jeśli chodzi o pieniążki, które mówiono, że obcięłam. Planowane było zatrudnienie dwóch stażystów, na co nie wyraziłam zgody. Jest to mowy o świetliczankach, jeśli chodzi na umowę o pracę. O tym w tym planie finansowym, proszę Państwa, nie było mowy, tak? Dziękuję serdecznie. Ja muszę pożegnać Państwa, bo mam spotkanie bardzo ważne. Życzę wszystkiego dobrego, proszę Państwa, jeszcze skosztować, bo dzisiejszy kończek wpływa na dobre samopoczucie i na uśmiech. I biorę to. Dziękuję bardzo. Proszę za. Panie Wójcie, proszę poczekać. Chciałbym, to nie do mnie wniosek, tylko chciałbym powiedzieć z góry, podziękować za Panią Wójt za dużą, złożoną pracę i swoich pracowników. Czym rzecz? Ja tu krótką historię powiem, na czym to polega. Polega na tym, że w 2016 roku Spółdzielnia Mieszkoła Rejonowa w Mierzyniankach po prostu zarząd rezygnował z funkcjonowania. I przez 2016 rok tak spółdzielnia przestała funkcjonować. Ludzie płacili i przychodzili zaległości. Wszystka korespondencja oczywiście do mnie. W tej chwili jestem pełnomocnikiem tej spółdzielni. Pani Wójt ruszyła, powiedzmy, jak to pracowników przy swoim udziale bardzo zaangażowała się, bo podłączyli na energię elektryczną do oczyszczalni, postarała się w ten sposób za pomocą ludzi, którzy tam się na tym zdają, podłączyli energię elektryczną, powiedzmy, to tymczasowa na razie, ze świetlicy do oczyszczalni, bo inaczej by cała wieś sołectwa Mierzyń leżałaby w tym. Jeszcze raz Panie Wójcie dziękuję za dużą okazałą pomoc. Było jedno zebranie, zaczyna się, jak mówiąc, troszeczkę kulać do przodu. Mam nadzieję, że to się, to, jak się mówi, rozwiąże, bo bez tego by nie dali. Pani Wójt jako władca, chociaż nie ma nic wspólnego teoretycznie, ale ma, bo część wsi płaci pieniążki do gminy, a ich to nie interesują. Ma być oczyszczalnia, porządku, chodzenie, to inne rzeczy. Także jeszcze raz dziękuję. Tu też przy okładzie radnemu Bogdanowi też, bo też starał się pomagać mi. Jeździliśmy do pana mecenasa Węca, żeby powiedzmy ruszyć sprawę, firma, żeby się tym, jak to mówiąc, zajęła. No i ruszyło się. To z opóźnieniem, bo to, jak to mówiąc, sprawy sądowe, były odmowy, inne rzeczy, nie? No ale jak tylko powiedzieć, to byłoby na tyle. Jeszcze raz Panie Wójcie bardzo serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję za te słowa. Powiem, że sprawa spółdzielni Mierzynianki rzeczywiście mogłaby mnie interesować, ale są to mieszkańcy naszej gminy. Tak się zadziało, że ponieważ płatności nie było i zadłużona jest spółdzielna, nie ma zarządu, nie ma kto przelewu podpisywać, więc trzeba było się za to wziąć. Bardzo dużym zaangażowaniem tutaj był Bogdan Dajczak radny, ale to spełzło, że tak powiem, wszystkie sądy odrzuciły sprawy, były w takiej, powiem, niemocy. Dlaczego? Prawo spółdzielcze kieruje się zupełnie innym prawem niż wspólnota. Zorganizowałam takie spotkanie z mieszkańcami, powiedziałam panu sołtysowi, że jak nie przyprowadzi, to po prostu zakujemy i przeprowadzimy członków spółdzielni, bo musimy rozwiązać problem, to jest problem. To nie jest tak sobie zostawić spółdzielnie, rachunki nie idą, światło jest wyłączone na klatkach schodowych, mieszkańcy po 80 lat mają, trzeba im pomóc. I pan Stanisław stanął na wysokości zadania, rzeczywiście tych spółdzielców było bardzo wiele. Rozmawialiśmy na temat rozwiązania spółdzielni i przekształcenia do wspólnoty, bo to jest najlepsza rzecz, która może się tam zadziać. Natomiast ja powiem, że to przyłączenie tej oczyszczalni, to byłam wściekła na spółdzielców, że się nie mogą zebrać, poprosiliśmy w
Białkowskiej, prawda, panie Stanisławie? Nie chcieli przyjść teraz do pisania, tylko mamy następne spotkanie wieńczące, jest firma zewnętrzna, która się tym zajmie, przekształci tą spółdzielnię ze spółdzielni na wspólnotę i będą ludzie funkcjonować. Bo nie można zostawić mieszkańców sam sobie, spisali się tutaj, idziemy do przodu, powiem, że prawne tutaj obsługa jest darmowa, bo kancelaria, która obsługuje, zdeklarowała się, że będzie świadczyła te usługi za darmo, idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że ta uczelnia również będzie w jakiś inny sposób przekazana, a nie będzie własnością spółdzielni. Dziękuję. Proszę panie. Jeżeli jesteśmy w stanie podziękować, też chciałbym podziękować panu Wójt za ten regulamin, który ukazał się zarządzeniem 30 stycznia 2017 roku. Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i lód kanalizacyjnych obowiązujących w gminie Świerszyno. Dokładnie rok temu na sesji 25 lutego rozmawialiśmy o zasadach również nabywania sieci od mieszkańców. I wtedy była ta informacja, że to nie jest możliwe ze względów prawnych, że taka ustawa uchwała zarządzenie będzie nieważne. Cieszę się, że przez ten rok to się zmieniło i że było możliwe właśnie unormowanie tych spraw dotyczących własności zarówno wodociągów, jak i kanalizacji w naszej gminie. Szkoda tylko, że w tym wszystkim jest taka łyżka wieku, że wtedy nas dosyć mocno otruto radnych, wymieniono z imion z nazwisk w gazetce Głos Świerszyna, a wtedy, że my nie chcemy rozwoju gminy poprzez właśnie dyskusję i rozmowę właśnie na temat zasad nabywania sieci od mieszkańców. Ale cóż, ale dziękuję pani Wójt, że po roku udało się to doprowadzić do końca i że mamy takie zarządzenie. Ale powiem tak, nikt tutaj nikogo nie wrócił. Z nazwiska i imienia jesteście państwo osobami publicznymi, was wybierano, więc nie ma co się wstydzić nazwiska, ani jak głosowanie, no wystarczy chyba mówić nawet, że z imienia i nazwiska w głosowaniu możecie państwo również przegłosować się, więc dalej występować. Nie ma żadnego wstydu. Natomiast powiem, że też taka nie wiem, że tak jak z tymi konkursami, tak? Że nie można było, a ja twierdzę, że nie ma rzeczy niemożliwych, że trzeba pracować nad tym, żeby było. Ale też jak OKiK nas zobligował, to po prostu dałam dyspozycję, że mają się zabrać i to zrobić, bo to jest po prostu potrzebne, tak? Bo i bardzo... Ja pan prawny wtedy się wypowiadał, że to nie jest zgodne z żadnymi uchwałami, nie ma nie ustawami i tak dalej. A jednak dało radę. Była taka wypowiedź, tak, więc... Tak. Dziękuję. Dobra, przechodzimy proszę państwa do punktu 17. Powiem tak, że w lutym miała cały miesiąc, ostatnie spotkanie mam z zarządem OSP, w marcu będziemy rozpoczynać, tak? Bez piątku, na pewno bez piątku. Będziemy od 18 godziny, bo już będzie marzec, tak. Czyli w marcu będziemy rozpoczynać spotkanie. Jeszcze jedno pytanie, bo straci mi nie został grany, od kiedy będzie funkcjonował protokół? Już powiem, tak. Mamy protokół mogę wyjść, ale jeszcze... Państwo jest na stronie internetowej, został wybrany, ale procedury muszą trwać. Czekamy na opinię z Komendy Policji w Szczecinie. Jeśli taka opinia będzie pozytywna, to będzie pan radny zatrudniony. Powiem, że już jest po badaniach. Proszę, czekamy na tę opinię. Przechodzimy do punktu 17. Wnioski o świadczenia radnych. Nikt nie zgłasza. Następny punkt, sprawy organizacyjne. To ja powiem już tak i zapisać i zapamiętać. 30 marca sesja. Powtarzam, 30 marca sesja. Dokumenty na sesję dwa rady gminy. 22, 9 rano. Dokumenty na sesję. Tak. No tak, do biura rady. No.
dla radnych 23 marca. Panie przewodniczący, pan zawsze mówi, że damy radę, a później różnie to bywa. Tak jest. Jedna, ale życie. Panie, tylko ja to mam. Ja nie robię. Zamykam obrady 34 sesji Rady Gminy Śmieszyn. Dziękuję.